Dobrze, więc ojciec mój, Jędrzej Giertych, był działaczem politycznym przed wojną, należał do obozu narodowego, był wielkim zwolennikiem Romana Domowskiego współpracował z nim, wzorował się na jego poglądach politycznych. Swoją pierwszą książkę, my nowe pokolenie, poświęcone wychowaniu młodzieży w duchu patriotyzmu, i, i postaw chrześcijańskich, napisał mając 20 parę lat. Także naprawdę jako bardzo młody człowiek. Ale ta książka przetrwała po dziś dzień i jest jak gdyby takim, takim podręcznikiem dla ruchu narodowego. I należał do ruchu y, młodzież, Młodzieży Wszechpolskiej. I kiedyś na zjeździe Młodzieży Wszechpolskiej w, w, na Helu poznał mamę, która też na ten zjazd pojechała z braćmi, którzy też do tego ruchu narodowego należeli. Także postawa moich rodziców przez całe życie, od najwcześniejszej młodości do śmierci, była, że obowiązkiem Polaka jest dbać o to, żeby Polska była krajem patriotycznym, chrześcijańskim. Żeby ludzie byli uczciwi, żeby byli wobec siebie tolerancyjni, ale w tej tolerancji nie zaprzepaszczali zasad y, y, moralnych i narodowych. Nieraz ojcu zarzucano, że był ksenofobem, że był antysemitą. Były to zarzuty zupełnie niesłuszne, dlatego że ojciec krytykował. E, e, Żydów za ich, e, za ich działalność materialną, za wykorzystywanie narodu polskiego między wojnami, bo oni pożyczki dawali na bardzo wysokich prawda, procentach i tak Ale nie miał nic przeciwko narodowi e, e, żydowskiemu. I, I posądzanie go o antysemityzm było bardzo krzywdzące. A niestety i po dziś dzień ta, ta pamięć została, że ojciec był tym, tym antysemitą, a takim nie był. Ja nigdy w domu nie, nie słyszałam krytyki yy, religii, jak gdyby judaizmu, tylko po prostu zachowywanie się Żydów. A to są jednak dwie zupełnie odrębne sprawy. A ojciec był zawsze wielkim patriotą i mogę powiedzieć, że nas dziewięcioro, był nas jest nas dziewięcioro rodzeństwa szczęśliwie jeszcze wszyscy żyjemy, wychował właśnie w duchu, że, że dobro Polski jest, jest dobrem pierwszym, że naszym obowiązkiem, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, jesteśmy i gdzie nas los rzuci i, i dla, dla kogo będziemy pracować, to zawsze mamy o tym pamiętać, że Polska jest piękna, że, że Polskę trzeba kochać, że polskość trzeba e, przekazywać kolejnym pokoleniom, i, i, i rozbudzać w młodych ludziach świadomość, że bycie Polakiem to coś znaczy. Można powiedzieć, że to jest nacjonalizm, ale chyba nie. Dlatego, że wiązało się to zawsze właśnie z bardzo, z bardzo e, prostolinijną podstawą chrześcijańską, bo ojciec był bardzo wierzącym człowiekiem, zresztą matka tak samo. To tyle, jeśli, jeśli chodzi o ojca. On jeszcze w czasie, przez całe lata naszego życia w Anglii, bo przed wojną pisywał książki, napisał taką książkę, Tragizm Losów Polskich, która została wzięta na indeks i cały nakład tej książki został zniszczony. Ale to były czasy sanacyjne, kiedy, kiedy y, poglądy y, narodowe były przez rządy polskie y, niszczone, można powiedzieć. Książka ta została zresztą w dzisiejszej Polsce wznowiona. I, i wiele jego książek zostało ponownie w Polsce, już w wolnej Polsce dzisiejszej wydane. A będąc w Anglii wziął sobie jako swój obowiązek pierwsze zadbanie o rodzinę, więc potrzebna była do tego praca jakaś zarobkowa, a drugie zadanie to było pisanie książek. I, i moja nasza młodość, nasze dzieciństwo było jak gdyby w cieniu tej większej sprawy jaką była E, e, jego działalność literacka. Z tym, że on nie był, nie był powieściopisarzem, tylko pisał prace polityczne i, i narodowe. I wydał tych książek bardzo dużo. Wydawał, wydawał je własnym sumptem, pisał je sam na maszynie. Ma, jak weszła doba komputerów, to było ogromne ułatwienie. I mama była jedną z pierwszych osób, która w ogóle nauczyła się w naszym środowisku korzystać z komputera, bo przepisywała ojca książki na, na komputerze. I komputer był świętą rzeczą. Nam nie wolno było tego komputera dotykać, żebyśmy przypadkiem nie zepsuli go, dlatego że to było narzędzie pracy. A my, jako dzieci, pamiętam, pomagaliśmy w falcowaniu, składaniu tych stron, potem składaniu tych... Wokół stołu były poustawiane kartki, to się zbierało, potem mama je zszywała. Ale ta, ojciec uważał, że pisanie tych książek i udostępnianie poglądów narodowych jest bardzo ważną, ważnym aspektem jego życia. I właściwie można powiedzieć, że prawie do śmierci yy, pisał.